Hej wszystkim, tu Maryka 1, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać najnowszą kolorowankę Anity Graboś o wdzięcznej i uroczej nazwie Pestki. Jest ona wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia i być może kojarzycie już ich autorkę, ponieważ wcześniej stworzyła ona Wyspy, które zresztą też już kilka razy Wam pokazywałam. Tym razem mamy tutaj właśnie klimat taki bardziej ogródkowo-botaniczny, jeśli mogę to tak nazwać, który mnie osobiście bardzo odpowiada, ponieważ ja właśnie bardzo lubię takie roślinno-ogródkowe klimaty, także sama tematyka tutaj jest dla mnie strzałem w dziesiątkę, bo uwielbiam takie rzeczy. Forma, jak widzicie, jest podobna, też jest właśnie formacie A4 i również mamy taką matową układkę z takiego matowego papieru, dzięki czemu też możemy ją pokolorować. I tutaj z tyłu mamy krótki opis oraz kilka przykładowych ilustracji, może Wam przeczytam ten opis. Anita Graboś, autorka Magicznych Wysp, tym razem zabiera nas do tajemniczego świata roślin. W pestkach znajdziemy m.in. labirynt róże, dynię olbrzymkę, piknik na trawie, ogród japoński, francuski, angielski i babciny, a także miejsce na własną twórczość. Z małej pestki wyrastają drzewa, ogrody i marzenia, a z kiełkujących pomysłów rodzą się wielkie idee. Także tak to się prezentuje na zewnątrz, już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Jeszcze tutaj na pierwszej stronie mamy taki wstęp od autorki, który jest bardzo uroczy, więc może też Wam go przeczytam. Wydaje się niepojęte, że z małej pestki powstaje drzewo i że taka pestka może czekać w ziemi kilka lat, zanim postanowi zostać rośliną. Raz na skraju ogrodu mojej babci wyrosła jabłoń z wyrzuconego przez kogoś ogryzka. Coś niesamowitego. Po kilku latach miała pierwsze jabłka, a ja niecierpliwie czekałam, żeby ich wreszcie spróbować. W babcinym ogrodzie było dosłownie wszystko. Maliny, róże, poziomki, dynie, szparagi i kury, które zawsze się tam zakradały. Każdego lata drylowaliśmy wiśnie. Świetna zabawa, ja i siostry cały dzień chodziłyśmy z wiśniowymi biegami. Babcia nie miała pojęcia o ogrodach francuskich, pięknych w swojej symetrii, ani o angielskich, naśladujących naturalność dzikiego krajobrazu. A już zwłaszcza o japońskich, w których nawet piasek jest uporządkowany. Wszystko zaczyna się od pestki, ogród warzywny i park. Z zalążka rozwijają się także marzenia i opowieści. Bez nich, jak wiadomo, nie byłoby książek, obrazów, rzeźb ani domów. Jeśli macie ogród, niech pomoże Wam w kolorowaniu, jeśli nie, wymyślcie go sobie. A na końcu książki zostawiłam Wam pestkę, z której wykiełkuję, co tylko zechcecie. Anita Graboś. Także mamy taki uroczy wstęp, całkiem długi, ale bardzo mi się podoba. I potem w środku już mamy różne obrazki. Pokażę Wam kilka. Ogólnie papier jest gruby właśnie, taki lekko kropowaty, dzięki czemu powinno się na nim bardzo przyjemnie kolorować. Tak z mojego doświadczenia kolorowankowego wnioskuję, że będzie się na nim fajnie kolorowało. I co też fajne, każdy obrazek jest jakby na jednej kartce, dzięki czemu nawet jak coś nam przebije, to nie zniszczymy sobie kolejnego obrazka. I też sama książka, tu może trochę widać, jest klejona. Więc jeśli ktoś na przykład lubi sobie wyrwać jakiś obrazek i gdzieś go potem sobie powiesić, to na pewno ułatwia bardzo sprawę. Pokażę Wam kilka ilustracji. Tutaj mamy na przykład taką pestkę z różnymi liśćmi i nasionkami. Co ładnie to wygląda. Podoba mi się również ta dziwna roślinka. Bardzo fajna. Tutaj mamy wspomniany już we wstępie ogród babci. Ten koszyk z wysypującymi się owocami mnie się też bardzo, bardzo podoba. Od razu mi się rzucił w oczy. I ten uroczy komar u góry. O ile to jest komar. O ile komary mogą być urocze. Jak widać, w kolorowankach Anity Graboś mogą. Niektóre obrazki są też takie trochę bardziej surrealistyczne. Mnie się bardzo to podoba. Tutaj jest taka półka z różnymi przetworami. Też bardzo mi się podoba ta ilustracja. Ale jak widzicie, tutaj też są takie drzwi, przez które przechodzą różne osoby. Ciekawie to wygląda. Tutaj ten piknik na trawie, też bardzo ładny. Malutki domek na wielkim kwiatowym wzgórzu. Też klimatyczna ilustracja. Jest też właśnie kilka takich stron z pewną formą takich zagadek. Tutaj na przykład mamy taki różany labirynt z biedronkami. Na początku samym też jest taki inny labirynt z ptaszkami i gałęziami. Tutaj jest też obrazek, na którym jest podobno aż 107 takich krasnoludków i tylko dwa są takie same. Ale myślę, że ciężko je znaleźć.
Jest ich bardzo dużo. Są dobrze schowane. Tutaj też taki deszczowy klimat, też ładnie to wygląda. Jeszcze może Wam pokażę jedną. Tutaj są takie malutkie stworki. Mnie one przez te uszy, tak myślę, że przez uszy kojarzą się z takimi malutkimi kotkami. I one zbierają tutaj różne kasztany, żołędzie i nasionka. Fajnie to wygląda. Także pokazałam Wam kilka takich przykładowych ilustracji, które jakoś mnie się chyba najbardziej z tych wszystkich podobają, ale oczywiście jest ich więcej. Aha, no i na końcu jeszcze mamy tą obiecaną pestkę od autorki, z której możemy stworzyć co tylko zechcemy. Dobra, to myślę, że teraz tradycyjnie już pokoloruję jeden obrazek i pokażę Wam w przyspieszeniu, jak to wyglądało. Właśnie nie jestem pewna, który wybrać jako mój pierwszy, ale chyba zostanę przy mojej pierwszej myśli, czyli przy tym koszyczku z owocami. Jakoś jak go zobaczyłam, to pomyślałam, że pokoloruję go najpierw i chyba też tak zrobię, bo bardzo mnie się on podoba. Także zapraszam Was teraz na kolorowanie i zaraz wracam z gotowym obrazkiem. Jakie słodkie mu humorki. Thank you.
Okej, okay, moi drodzy, tak wygląda gotowy, pokolorowany już koszyk z owocami. Ja ogólnie jestem zadowolona z efektu, jak on mi wyszedł. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Pokażę Wam może jeszcze takie szczegóły z bliska. Tutaj mamy właśnie te różne owoce. Co my tu mamy? Gruszki, brzoskwinie, porzeczki, jabłka, jagody, wiśnie, truskawki, poziomki i agrest. Myślę, że fajnie to wygląda tak bardzo kolorowo. Ogólnie to najbardziej jestem dumna z tej gruszki tutaj na dole, tej z tym liściem. Nie wiem czemu, ale nie wiem czemu akurat z tej, ale uważam, że ona wyjątkowo ładnie mi wyszła. Także to jest gruszka, moja duma. No i mamy ten koszyczek i tego uroczego komarka u góry. Ogólnie to, nie wiem czemu, tak na koniec przyszło mi do głowy i chyba tak zrobię, że chciałabym tutaj dorysować panu komarowi żonę. Nie wiem czemu, ale jakoś tak stwierdziłam, że uroczo by wyglądało, gdyby tutaj tak symetrycznie stała do niego pani komarowa, więc pewnie jakoś się zmotywuję i to zrobię. Chociaż mam trochę zawsze obawy przed dorysowywaniem własnych rzeczy, ale spróbuję. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pewnie jak rzucę tą fotkę na Insta, to pani komarowa już tutaj będzie. No także tak się prezentuje ten obrazek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I co, ode mnie to było już powoli wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Ogólnie kolorowanka jest właśnie, ma taki przeuroczy klimat, który bardzo mi się podoba i bardzo mi osobiście odpowiada. Jeśli lubicie takie ogrodowo-roślinkowe klimaty, to myślę, że Wam też się powinno spodobać i jakoś chyba przez to kojarzy mi się ogólnie z latem, które teraz mamy, więc myślę, że kolorowanka może się fajnie sprawdzić w jakieś deszczowe dni albo nawet w słoneczne, kiedy odpoczywamy sobie gdzieś na dworze, też można sobie pokolorować. Jakbym miała ogród, to pewnie bym sobie w nim siedziała i kolorowała, no ale niestety nie mam. Muszę się zadowolić ogródkiem z kolorowanek. Dobra, to już było ode mnie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta kolorowanka, czy już ją macie, czy może zamierzacie ją sobie kupić. No i co ogólnie o niej sądzicie. I jeśli coś pokolorujecie, to ja oczywiście tak jak zawsze chętnie zobaczę. Możecie wrzucić swoje obrazki na przykład pod moim postem na Facebooku z linkiem do tego filmu. Albo możecie je na przykład też wrzucać na Instagrama z hashtagiem pestki, albo z hashtagiem Anita Graboś pestki. Myślę, że w ten sposób będzie łatwo jakoś znaleźć te obrazki. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Do zobaczenia w kolejnych. Buziaki i pa, pa!